Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam, moi drodzy, na analizę partii z Pucharu Świata, gdzie Magnus Carlsen podejmuje białym kolorem Vincenta Keimera. W pierwszej partii to młody Niemiec wygrał z Magnusem i tutaj Magnus musi wygrać partię, żeby doprowadzić do dogrywki. W innym przypadku odpadnie z Pucharu Świata, czyli turnieju, w którym jeszcze nigdy nie został zwycięzcą. Na pewno ma wielką chrapkę na zwycięstwo w tym turnieju. I zacznijmy już analizę. Jest E4 ze strony Carlsena, E5 odpowiada Niemiec, skoczek na F3, skoczek C6, goniec B5. Obrona, partia hiszpańska w tym momencie nastąpiła, jest A6, goniec na A4, skoczek na F6, posunięcie D3, goniec wyszedł na C5, normalna rzecz, goniec wiąże skoczka, jest H6, goniec H4, D6, normalne rzeczy i D4. Właśnie w tym momencie Magnus postanowił wyjaśnić sprawę w centrum, bardzo zresztą ciekawy ruch. Zwykle tutaj białe by mogły zagrać na przykład takie posunięcie czy roszadę, ale no, teoria debiutów mówi, że jednak D4 jest najlepsze, żeby od razu wyprowadzić tego pionka i go wymienić. No i właśnie po wymianie skoczek wybija i goniec D7. W sytuacji, gdyby goniec zbił na D4, no to trzeba wybić na C6 od razu, po wybiciu jest wybicie hetmanem, no i pozycja jest po prostu równa, troszkę więcej przestrzeni u białych, lepsza struktura pionów, dalej można sobie kontynuować normalnie grę. Jednak w tej sytuacji na przykład nie można wybić hetmanem na D4, no bo jest B5. Wprawdzie jest atak tutaj i tutaj, ale po ruchu hetman C3, no białe nie przygrywają figury, ale pozycja już nabiera podejrzanego charakteru białymi, więc no Magnus wie co robi, więc w tym układzie jest goniec D7, goniec zbił na C6 i BC. Para gońców po stronie czarnych, skoczek na C3 z obroną piona, roszada, hetman D3. Bardzo ładne posunięcie, to też przygotowuje roszadę, warto zwrócić na to też uwagę. Goniec B4, bardzo ciekawy motyw się pojawia, dlatego że jeżeli będzie w pewnym momencie bicie na C3 gońcem tego skoczka, no to po odbiciu hetmanem jest opcja wzięcia skoczkiem na pole E4. Na ten motyw trzeba uważać, dlatego też skoczek z D4 wrócił na E2. Hetman E7, jest nacisk na punkt E4, długa roszada, wieża na E8, posunięcie F3. Moi drodzy, teraz Keimer zagrywa hetman E5 i Magnus myśli 8 minut nad posunięciem i zagrywa posunięcie A3. No niestety, ten ruch jest bardzo zły. Dlaczego? Możecie sobie spróbować zatrzymać materiał i znaleźć rozwiązanie. Ładna taktyka się pojawia, ale też nieprosta. Jak widać, no, arcymistrzowie jej nie dostrzegli. Otóż piękny motyw geometryczny się pojawia. Tutaj nastąpiło bicie, co jest ruchem dobrym i uwaga, odbicie hetmana. No tutaj lepszych zagrań nie ma. No, odbicie pionkiem jest no, fatalne w tym układzie. Zaraz dojdziemy do momentu dlaczego. Oczywiście też nie można zbić skoczkiem, dlatego że jest hetman F4 z szachem i wzięcie gońca następuje na H4. No właśnie, motyw pojawia się ten sam. Po biciu, po hetman C3 i po biciu pionkiem na C3 nastąpiłoby to samo. Znaczy mogłoby nastąpić. Moi drodzy, tutaj młody Niemiec powinien w tym momencie zbić na E4 skoczkiem pionka. No właśnie, o co tutaj chodzi? Jeżeli wymienimy hetmany i po wymianie wieżą na E5 wbijemy skoczka, to wieża bije na E4 i dwie figury są pod atakiem. Nie ma jak odbić, znaczy nie ma jak obronić dwóch figur. No właśnie, tu się pojawia problem. W sytuacji, gdy w tym momencie byśmy białymi zbili na E4, to hetman zbija na E4 i tak ta sama historia się dzieje. Dwie figury są pod atakiem i uwaga, nie ma jak ich obronić. No to jest bardzo ciekawy obrazek. Jedyne, czym białe mogłyby tutaj zaszkodzić, to gońcem na F6, ale tak naprawdę to nie jest szkoda. Chodzi głównie o to, żeby rozbić strukturę pionów, no bo odbić skoczka nie możemy, bo tu jest bicie, no i robi się nieprzyjemnie, więc należałoby odbić. No i tutaj hetman nie może zbić piona, bo wisi skoczek, więc na przykład po szachu hetman zagrywa na G6. No i dwa pionki przewagi po stronie czarnych dają praktycznie gwarancję zwycięstwa w tej partii. Więc no tutaj jedna i druga strona tego nie zauważyła. Magnus mógł odetchnąć po hetman bije C3. Ciekawy jestem, czy widział ten motyw. Skoczek wybił. No i tutaj następuje szereg takich posunięć manewrowych, które nie mają jakiejś wielkiej, powiedzmy tutaj taktycznych, znaczy nie mają tutaj wielkich taktycznych motywów. Po prostu skoczek H7,
Magnus rzuca tutaj pionki do góry. Panowie się troszeczkę tymi pionkami zastawiają, poprawiają swoje figury. Jest posunięcie H5, też warto taki ruch zagrać przy gońcu czarnopolowym z uwagi na pionki na białych polach. W końcówce to może się zdecydowanie przydać. Wieża AD8, wieża na E1, goniec na C8, wieża D3. Oczywiście to są manewry. Skoczek B1, jest na to czas, nie ma hetmanów, nie ma żadnych ataków, więc jedna i druga strona próbuje przestawiać swoje figury. Właśnie koń B1 był po to, żeby zagrać C4. Bardzo ciekawy ruch. Skoczek oczywiście może tutaj wejść, ale goniec może go zawsze stąd wygonić, w razie czego. No i C4 jest ruchem oczywiście, który walczy w centrum. Bardzo chętnie byśmy chcieli zagrać na przykład skoczkiem tu, a potem wejść na przykład na D4, ale to nie nastąpiło w partii, co ciekawe, bo po goniec C6 nastąpiło B3, wieża B8, no i wieże szykują się na atak po tej linii B. Dlatego też goniec wrócił na F2, wieża B7 i skoczek D2. Właśnie skoczek będzie mocniej bronił pionka B3. Wieża na B8, goniec na E3, czyli cały czas przestawianie i poprawianie swoich figur. W sumie to też cenna uwaga. Ja uważam, że każda partia jest wartościowa i jakiś mikroelement można z tego sobie wyciągnąć, jeżeli ktoś no lubi, może lubi to nawet za mało, może ktoś kocha szachy, to wtedy jest w stanie coś dla siebie fajnego wyłuskać. Na pewno jestem przekonany. Król G8, król C2, skoczek na D8, F4 ze strony Magnusa. No i tak jak mówiłem, Carlsen musi tę partię wygrać, on musi próbować coś tutaj robić. Pozycja jest oczywiście równiutka, nie ma tutaj żadnych zagrożeń i posunięcie A5 ze strony Niemca. E5 zagrywa Magnus, próbuje swoich sił. Wybicie pionkiem z F, no i skoczek na F7. Tu cały czas czarne kontrolują sytuację, nic się złego nie dzieje. No oczywiście Magnus naciska. Jest goniec na F4, no i nastąpiło bicie. No dzięki temu te pionki się troszkę rozszczepiły. Można tutaj mieć takie troszkę też wrażenie, że białe zaczęły przejmować inicjatywę, ale też nie do końca. Chłodna kalkulacja, posunięcie A4, bardzo ładny ruch. Dlatego, że chcemy rozszczepić pionki. No nie możemy sobie pozwolić na bicie, wieże się otworzą, więc goniec tutaj też by wszedł bardzo aktywnie. Magnus zagrywa goniec C3. No to jest wielka klasa mistrza, moi drodzy. On pozwala wziąć pionkę na B3, skoczek to asekurował, więc król gra na B2. I król jest bezpieczny, pionek zablokował dwie wieże i można działać dalej. Dlatego też młody Niemiec zagrywa wieża E8. Wymieniają się te wieże i wieża D5. Z opcją wzięcia na C5. Ale uwaga, tu czarne nie muszą się aż tak bardzo obawiać. Oczywiście pionek jest słaby, jednego pionka czarne mają. Przy różnopolowych gońcach jest bardzo duża szansa zremisować te partie. Więc tutaj Kejmer, goniec C6, wieża zbiła, goniec D7. Oczywiście Magnus nie ma nic do stracenia, musi w ten sposób grać, czyli zbijać pionki. I po goniec D7, goniec D4. Tutaj zobaczcie proszę, że pionek G4 jest nie do uratowania. To nie są proste rzeczy, żeby wygrywać coś takiego białymi. To jest, nawet bym powiedział, arcytrudne, niewiarygodne, że tutaj Magnus walczy, znaczy musi walczyć, ale on zawsze walczy do samego końca. Tutaj po tym ruchu jest ruch A4, skoczek na G5 z opcją wzięcia kolejnego pionka, ale jest goniec na E3. Magnus zauważa, znaczy dostrzega dobrą opcję, że tutaj skoczek będzie zbity, jeżeli goniec zbije na H5 i białe będą miały szansę w tej pozycji ze skoczkiem. Znaczy, jeżeli wymieni się goniec, goniec białych i skoczek czarnych, no to wtedy przy takim układzie, który zostanie, to białe będą miały na pewno szansę. Skoczek na F3, no właśnie, dobrze tutaj Kejmer kombinuje. Wymiana skoczków i zostawienie różnopolowych gońców daje jeszcze większe szanse na remis. Posunięcie A5 i bardzo ładny ruch Niemca, wieża B4. Dlaczego ten ruch jest ładny? Dlatego, że wieża aktywnie będzie się broniła, to jest bardzo istotne. Jakiś król A3 nastąpi, to pójdzie ruch B2, trzeba bardzo uważać, a wieża z A4 z tyłu będzie tego pionka goniła. Goniec D2 i wieża właśnie na A4, bardzo ładny ruch. Król zbija na B3, można powiedzieć, że wieża jest w pułapce, a musi zagrać w ten sposób, goniec zagrywa tu i jest problem, ale jest goniec D1. Król C3, C6 ze strony czarnych, król D4 do centrum, goniec na F3 z obroną, goniec C3. No i moi drodzy, teraz Niemiec niestety wykonuje ruch, no właśnie,
goniec G2. Jest to ruch niepoprawny w obronie. Bardzo trudno w ogóle się bronić w tej końcówce, ale trzeba było dostrzec jeden taki element obronny, czyli aktywna obrona. Aktywna obrona to by było goniec E2. Zostawienie pionka C6, co jest trudną decyzją, ale goniec z wieżą ładnie tego pionka atakują i wieża z C będzie musiała być do niego przyklejona. Przykładowo, wieża bije pionka i wszystko niby w porządku, wszyscy się cieszą. Wtedy należałoby zagrać królem na F7, czyli do centrum, szach wieżą i król E6, czyli zostawiając te pionki na G7, czarne grają bardzo aktywnie królem. Jest szansa, że w tej pozycji, w tym układzie czarne miałyby bardzo dużo szansy, że tak powiem, na zremisowanie tej partii. W tym momencie jednakże po błędzie Niemca i po goniec G2 Magnus bardzo szybko oswobadza się wieżą. To jest bardzo też dobre. No oczywiście wieża tutaj nie pozwala zagrać gońcowi z powrotem. Jest goniec H3, wieża F4, goniec E6 i król C5. No jest różnica. Król łapie piękną aktywność, a wieża już jest aktywna również i broni też pionka C4. No ładne przestawienie figur, ale to Niemiec pozwolił na to Magnusowi. Znaczy wykorzystał Magnus błąd przeciwnika. Wieża A3, król B4, wieża A2, król B3 znowu. Taką ciekawą drogę tutaj król przebył, trzeba przyznać. Wieża na E2, w tym momencie A6 nastąpiło. Goniec H3, A7, wieża E8 i bardzo ładny ruch, wieża E4. Zbić wieżę nie można, bo jest dorobienie hetmana, więc wieża na A8, wieża broni pionka i tutaj zobaczcie, jest też atak na G7. C5 nastąpiło, no i Magnus postanowił zagrać wieżą na B7. W tym momencie Niemiec poddał partię. Nie można zagrać gońcem na G2, żeby bronić wieży, bo jest bicie na G7 i jest wzięcie gońca z jednoczesnym tym samym wynikiem. Moi drodzy, Magnus, można powiedzieć, dokonał niemożliwego, bardzo trudnego zadania. Bardzo trudne zadanie wykonał, bo musiał wygrać partię i wygrał. I to równą partię. Niemiec niestety nie wytrzymał może ciśnienia, no ale mamy 1-1, następują dogrywki. W momencie nagrywania tego filmu, po pierwszej partii dogrywki, również padł remis. Robi się emocjonująco, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Wam dziękuję za uwagę, przypominam o szachowo.pl, macie tam 10% zniżki na zakupy z kodem PANSZACHUS, a przy okazji mile widziany kciuk w górę oraz komentarz. Dajcie znać, komu kibicujecie w Pucharze Świata. Jestem ciekawy opinii. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.